Już po raz 32 poeci nadsyłali wiersze na konkurs poetycki o herb Grodu Chrzanowa. Mimo upływu lat zainteresowanie tym wydarzeniem nie słabnie. Podsumowanie konkursu odbyło się w miniony weekend w klubie Stara Kotłownia. W tym roku wiersze oceniało jury, w którym zasiadł m.in. Maciej Szczawiński, publicysta, krytyk literacki, dziennikarz. Świetne wiersze z całej Polski, bo to jest konkurs ogólnopolski, ale także chrzanowski, bo to jest konkurs o herb Grodu Chrzanowa i poeci z Chrzanowa sprostali wierszem legendzie historii tego miasta. Nie wystarczy kochać, trzeba jeszcze umieć to wyrazić artystycznie. I tak się stało w tym konkursie. Jurorzy przyznali, że poziom był bardzo wysoki i trudno było wybrać laureatów, ale ostatecznie udało się osiągnąć w tej kwestii konsensus. Nagrody przyznawano przy podziale na kategorie wiekowe, ale także osobno za wiersze o mieście i osobno w kategorii ogólnej. Uhonorowanych było więc sporo. Co warte podkreślenia, wśród nich było dużo osób z Chrzanowa i okolic. I tak w kategorii dorosłych za wiersz związany z Chrzanowem i ziemią chrzanowską pierwsze miejsce przyznano Karolowi Koryczanowi. W kategorii ogólnej ta nagroda pojechała do Turka, do pani Eli Galoch. Wśród wierszy nadesłanych przez młodzież i dzieci na jury ogromne wrażenie zrobiła twórczość Natalii Saugi z Trzebini, która otrzymała pierwszą nagrodę. Od drugiej klasy podstawówki pisałam takie małe opowiadania, a tak na poważnie to w czwartej klasie podstawówki już zaczęłam pisać takie poważniejsze wiersze i opowiadania. To lubię robić najbardziej i to mnie tak jakby odpręża i czuję się przyjemnie, jak to robię. Goście gali konkursowej mieli okazję posłuchać nagrodzonych i wyróżnionych wierszy, poznać nieco bliżej uczestników konkursu, a nawet zapytać o to, jak powstają wiersze. A nie jest to proste, przyznaje pan Krzysztof Martwicki, który tworzy od ponad 30 lat. Literatura jest właśnie takim nierozgadywaniem się o tym wszystkim, a poezja tym bardziej, kiedy na małej przestrzeni, małej kartki trzeba jak najwięcej powiedzieć. No właśnie, te inspiracje to są w człowieku? Jak to się dzieje, że niektórzy z nas piszą wiersz? Inspiracje są wszędzie, myślę. W sobie tak, owszem, bo jest jakiś taki filtr. Mam nadzieję, że u mnie jest jakiś taki filtr wewnętrznych przeżyć, które filtrują to, co widzę, to, co słyszę, to, kogo spotykam, to, co się dzieje. O tym, że w Chrzanowie jest dobry klimat dla sztuki, a w tym dla poezji, świadczy zainteresowanie choćby takimi konkursami, ale także działająca przy Moksir grupa twórcza Cumulus, do której wciąż dołączają nowe osoby. Coraz więcej nazwisk poetów z Chrzanowa pojawia się także przy okazji takich rozstrzygnięć jak to. Szczęśliwe to miasta, które mają swoich poetów i swoje tak piękne, trwałe tradycje artystyczne. Proszę sobie tylko wyobrazić, że potężne miasta, duże aglomeracje nie mogą się pochwalić czymś takim fenomenem, jakim wy się możecie pochwalić. I ten konkurs jest jakimś brylantem w historii Chrzanowa. Tegoroczną galę oświetnił występ wrocławskiego artysty Pawła Wenderskiego. Dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, te bliskie twarze, że mi dałeś tę jasną oczywistość. Im świat większy, tym bliższa bliskość. Dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, te bliskie twarze, że mi dałeś tę jasną oczywistość. Im świat większy, tym